Pytanie do pana burmistrza. Ile kosztowały meble do gabinetów panu burmistrzu? Czy to prawda, jak mówi ulica, że ponad 100 tysięcy złotych? Ulica mówi... Jak chce szafę. Tak, różne rzeczy. A więc prawda, nie, nie mamy urządzeń, żeby słuchać, co mówi ulica. Ile kosztowały te meble mniej więcej? Nie wiem, było to w formie zamówienia publicznego. Taka informacja jest w środowości. Pytanie do pana przewodniczącego, bo korzystając z okazji. 1 kwietnia wniósł skargę pan Kamil Maciejewski na działalność burmistrza. Tam są zarzuty ciężkiego kalibru. Jeszcze nie skończyłem, panie przewodniczący. Jeszcze nie skończyłem. Dwa miesiące. To była skarga. To była skarga na działalność. Panie przewodniczący, nie skończyłem, niech pan się zatrzymuje. To była skarga na burmistrza, były podniesione bardzo poważne zarzuty. Tam były zarzuty korupcyjne, niegospodarności. Burmistrz odpowiedzi udzielał służby burmistrza. Skończyłem. Ja nie jestem do podejmowania tej sprawy. Skończyłem. Dziękuję. Proszę. Dlaczego w takim układzie wnioskodawca skargi nie uzyskał od pana żadnej informacji na temat? No ode mnie nie odzyska. Niech pan poczyta sobie statut i prawo. Jak ja właściwości wysyłam burmistrzowi, to służby burmistrza wyślą mu. Temu panu pismo. A więc mamy tu zarzut do burmistrza bezczynności, bo nie wysłał do pana Kamilicza. No to pan będzie tam dalej, nie pan donosi do ale. Proszę bardzo, kto z państwa. No pan jest specjalistą od donoszenia, także nie będę prosił panu poradzę. Proszę mnie obrażać, proszę pana, i niech pan naprawdę skończy swoją rozmowę. Specjalista od prawa wszystkiego. Proszę bardzo.